Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne rybki. Zapraszam Państwa na miesięczną prognozę z kart Tarota odnośnie miłości na maj bieżącego roku. Pierwsza część filmu będzie dotyczyć osób, które są już w jakiejś relacji partnerskiej bądź małżeńskiej. Druga część filmu dla osób samotnych, tak zwanych singli. Zobaczymy, czy jest szansa poznać kogoś fajnego w miesiącu maju. Przypomnę, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym z Państwa będzie rezonowało, dlatego zachęcam, odsłuchajcie sobie jeszcze filmik ze swoim znakiem ascendentalnym, księżycowym bądź Wenus. Tymczasem przechodzimy do czytania. Karty, jak wiecie, są potasowane. Teraz je tylko przekładam. I już patrzymy, co u naszych rybek, co tam w ich związkach. Co myślicie na temat swojego partnera? Co wasz partner myśli o was? Co czujecie do swojego partnera? Co wasz partner czuje do was? Jakie są wasze zamiary w stosunku do partnera? Jakie są zamiary waszego partnera w stosunku do was? Jak traktujecie swojego partnera? Jak wasz partner traktuje was? Co jest między wami? Co was łączy bądź dzieli? Czy to jakaś sytuacja, czy jakaś osoba? Najbliższe dni maja. Co między wami się będzie działo? Połowa miesiąca. I koniec miesiąca. Na jakim etapie, na koniec miesiąca będzie wasza relacja. Ok. W tle czytania mamy kartę dziewiątki mieczy. Czyli troszkę stresująco. Jakieś tutaj coś was będzie męczyło, tak? Być może wasz partner będzie w jakiś sposób was atakował i wy w jakiś po prostu taki męczący stan emocji wpadniecie, tak? W jakąś depresję. No dobrze, kochani. Co myślicie na temat swojego partnera? 6 denarów. Potrzebujecie jego uwagi. Wydaje wam się, że jesteście wykorzystywane, kochane rybki. Za dużo dajecie od siebie, a za mało otrzymujecie w zamian. Chcecie zachować taką równowagę w dawaniu i braniu, tak? Czujecie się w potrzebie i takiego łaknięcia tych uczuć, tak? Ten partner nie okazuje wam tu w żaden sposób zainteresowania i czujecie się ubogie być może w te uczucia. Chciałybyście, żebyście razem z partnerem po tyle samo wkładali w ten związek, czyli tyle, ile wy miłości, uczucia, zainteresowania okazujecie partnerowi, tyle samo byście chciały odzyskać dla siebie w zamian. I tutaj tej równowagi nie ma. Musicie wręcz żebrać o jakąkolwiek uwagę czy uczucia od swojego partnera, tak? Więc marzy wam się taka harmonia, równowaga, takie sprawiedliwe rozdawanie tych uczuć, tak? Dzielenie się nimi. Więc tutaj widać, że musicie się ciągle o coś prosić, musicie po prostu żebrać o to, żeby wasz partner was zauważył. Zobaczymy, jakie jest jego stanowisko w tej kwestii, co on myśli o was. No, a on traktuje was jak rodzinę. Czyli poważnie, jest stały w swoich uczuciach. Być może planuje wspólne zamieszkanie, jeżeli nie mieszkacie jeszcze ze sobą. No, ale według niego tworzycie dom, rodzinę, tworzycie coś stabilnego. Jest to taki normalny, zdrowy, według niego stabilny związek, tak?
Najprawdopodobniej małżeństwo, chociaż niekoniecznie. Na pewno mieszkacie ze sobą, na pewno tworzycie wspólne gospodarstwo domowe, razem mieszkacie, razem się dorabiacie, być może są nawet dzieci, tak? Więc on tutaj, jakby nie było, patrzy na Was konkretnie i uważa Was za rodzinę, za szczęśliwą rodzinę. Co czujecie do swojego partnera? No jest to partnerstwo, jak najbardziej, tylko wydaje mi się, że Wasze uczucia są zmienne w zależności od zachowania Waszego partnera, czyli może być raz dobrze, raz może być źle. Na pewno jest odwzajemnienie uczuć, ale ktoś tutaj w tej relacji, że tak powiem, dostaje za dużo, a ktoś za mało. No to czy jest adekwatna tutaj ta karta do tych Waszych myśli, do tej szóstki denarów, że nie ma równowagi, zobaczcie. Zawsze ta huśtawka jest na którąś, że tak powiem, stronę przechylona. Nie ma zachowanego balansu, równowagi, nie ma porówno rozdawania, tylko zawsze ktoś dostaje więcej, a ktoś musi się cieszyć tymi resztkami. I wydaje mi się właśnie, że te Wasze uczucia w stosunku do partnera zależą od tego, w jakim stopniu on się do Was zachowuje, w jaki sposób on się do Was zwraca, tak jak Was traktuje. Jeżeli okazuje Wam to wsparcie, te uczucia, to zainteresowanie, no to Wy wtedy jak najbardziej tutaj oddajecie mu wszystkie swoje pozytywne uczucia i największą miłość. A jeżeli jest tak, że ciągle musicie chodzić, dreptać, prosić się, przymilać, wchodzić w łaski, no to niestety wtedy jest tego mniej, więc to wszystko zależy od sytuacji, czyli raz może być dobrze, raz może być źle, może być różnie, tak? Czyli nie zawsze będzie taka stabilna sytuacja tutaj u Was. Te uczucia, te emocje nie są takie właśnie ustabilizowane, nie są takie jednoznaczne, tylko wszystko zależy, co tam się dzieje od strony partnera, wtedy Wy jak kameleon dostosowujecie się do tego odbicia piłeczki, tak, w zależności czy dostaliście pozytyw, czy dostaliście negatyw. Co czuje Wasz partner do Was? On czuje miłość. No cóż mogę powiedzieć, karta gwiazdy, karta spełnionych marzeń, karta takiego uśmiechu od losu. On uważa, że jesteście dla niego przeznaczeniem, tak? Że to jest coś, na co długo czekał, co sobie wymarzył, jesteście jego szczęściem, spełnieniem marzeń, przeznaczeniem. I on wierzy, że będzie dobrze. Jest nadzieja na ten związek, na pewno Was kocha. Być może jest to zodiakalny wodnik, chociaż niekoniecznie, bo to jest karta wodnika. No na pewno są to szczere uczucia, bardzo pozytywne, takie naturalne i z taką dobrą nadzieją i spełnieniem, tak? Jesteście dla niego spełnieniem. Ja jeszcze zapomniałam, kochani, powiedzieć, że, no zazwyczaj powtarzam to na koniec, że energie ze względu na to, że jest czytanie ogólne, mogą się mieszać, więc jeżeli ta strona bardziej z Wami rezonuje, a ta z partnerem, to po prostu sobie wszystko odwróćcie, tak? Jak traktujecie swojego partnera? No i mamy tutaj rycerza buław. Rycerz buław, mężczyzna 30-35 lat, nawet do 38, strygono ognia, baran, lew bądź strzelec. Jak go traktujecie? Na pewno jest romans, na pewno jest takie, na pewno jest chemia, na pewno bardzo Wam się podoba pod względem fizycznym, jest dla Was niezwykle atrakcyjny, podoba Wam się to, że jest taki sprytny, zaradny, odważny, wie co powiedzieć, jest konkretny, wie jak się do czegoś zabrać, tak, więc tutaj noce mogą być też gorące i upojne, ale traktujecie go tak jakby z doskoku, tak jakby spotkać się od czasu do czasu i iść dalej, tak, czyli tak jakby to była tylko taka przelotna miłość być może, chwilowy romans, być może mieszkacie osobno i są dojazdy, są podróże, jest ten związek na odległość. No, wydaje mi się, że traktujecie partnera tak z doskoku, dokładnie, z doskoku. Po prostu jak on gdzieś tam nagle pojawi się na tej Waszej tutaj drodze, to wpadniecie do niego, posiedzicie parę chwil i uciekacie. Ogólnie jest to karta ognia, tak? Czyli takiego temperamentu, seksapilu,
romansu, erotyzmu, więc bardziej tutaj pod tym względem bierzecie pod uwagę swojego partnera, tak? Więc na pewno ogień jest, no i na pewno uważacie partnera za świetnego kochanka bądź partnerkę. I teraz tak, jakie są zamiary waszego partnera w stosunku do was? No i bardzo ładnie, ponieważ jest królowa denarów. Królowa denarów mówi o tym, że wasz partner myśli o stałym związku, że jesteście dla niego dobrą kandydatką na żonę bądź męża. Chce stabilizacji, dojrzał do tego, żeby po prostu stworzyć coś trwałego, tak, konkretnego, takiego stabilnego. Bardzo pozytywne tutaj ma w stosunku do was zamiary. Być może jest mało wylewny uczuciowo, być może jest mało romantyczny, ale na pewno jest dobry, dba o was i zapewnia byt materialny, tak? Dobrze potrafi dbać o rodzinę i o to takie gospodarstwo domowe, tak? Żeby zapewnić wam tutaj wszelkie dobra. Więc on na pewno chce konkretu, on chce po prostu zaopiekować się wami i chce stabilizacji, tak? Teraz zobaczymy, jak traktujecie swojego partnera. Już patrzymy. Trzy kielichy. I teraz mogą być dwie historie. Albo po prostu dobrze się rozumiecie ze swoim partnerem, świetnie się razem bawicie, lubicie razem wychodzić, pokazywać się, być w swoim towarzystwie i że tak powiem, no, bawić się razem ze sobą, fajnie, tak. Druga historia może być taka, że traktujecie partnera jako trzecią osobę, tak, czyli jest trójkącik, jest po prostu... Być może właśnie ten romans, tak? Więc wasz partner jest tutaj osobą trzecią. No i tak tutaj to wygląda. To już musicie, kochani, dopasować do siebie. Albo jest super zabawa, traktujecie go jak przyjaciela, któremu możecie się zwierzyć i naprawdę dobrze się razem bawicie, lubicie razem wychodzić, pokazywać się. Albo po prostu, no niestety jest trójkąt, jest ktoś trzeci, tak? Albo on jest tym trzecim, albo po prostu jeszcze oprócz niego ktoś jest. Więc tak tutaj to wygląda. Jak traktuje was wasz partner? No, wasz partner też jest ogień, też buławy. On czuje, że was zdobył. Traktuje was jak zdobycz, na pewno. Na pewno bardzo mu się podobacie. Na pewno musiał się troszeczkę potrudzić i pochodzić za wami, żeby was mieć. Że tak powiem, czuje się zwycięzcą, czuje się, że zdobył to, co chciał, tak? Zdobył swoje marzenie, swoje szczęście. No i jest tego bardzo zadowolony, tak? Nawet tutaj, no zobaczcie, ludzie się razem z tą dziewczyną cieszą, gratulują, wiwatują, więc to jest takie ogólne szczęście, tak? Więc on się cieszy, że was zdobył, cieszy się, że was ma. I na pewno jest z tego powodu bardzo szczęśliwy, tak? Więc tutaj, no, tylko ciekawe, czy to jest coś na poważnie, czy to jest tylko na chwilę. Patrząc na jego zamiary na królową ziemi tutaj, no to myślę, że są poważne jego tutaj zamiary w stosunku do was. On nawet być może widział was tutaj, no, ci z państwa, którzy są tylko w związku partnerskim, jeszcze nie sformalizowali swojego związku, to nawet myśli tutaj o weselu, o ślubie, o czymś konkretnym, tak jak powiedziałam, na resztę swojego życia, żebyście byli razem po prostu. I teraz tak, co jest między wami? To będzie kluczowa karta. Aha, 7 denarów. I teraz tak, 7 denarów, ogólnie karta oczekiwania, doglądania tego, co żeśmy tutaj zasiali, co żeśmy stworzyli. Pielęgnujemy coś, tak? Obserwujemy, jak to dojrzewa. Czyli cierpliwie czekamy na to, czy to drzewo wyda pozytywny owoc, smaczny, czy zgorzkniały i taki negatywny, tak? Więc jest między wami oczekiwanie, czy dajecie sobie szansę na ten związek, czy nie. I co z tego dalej będzie? Jak to się dalej rozwinie ta relacja?
Tu jest też pokazana ciężarna kobieta, ale to myślę chodzi o to, że nie o ciążę, tylko raczej właśnie o to, o coś ukrytego, co się rozwija, tak, i niedługo pokaże się, tak? Będziemy mogli ocenić jego taką finalną już konstrukcję, finalną konkretną, finalną taką, no jak to powiedzieć, kurczę. No wiecie, o co chodzi, tak? Że musi to dojrzeć. Dopiero wtedy zobaczycie ten konkret, który ma powstać, tak? Ten owoc, czy on dojrzeje, czy nie. No, bardzo ładna karta, bardzo lubię tą talię, czyli oczekiwanie, cierpliwość i oboje czekacie na coś, tak? Czy po prostu to się uda, czy nie, czy będzie z tego coś, czy nie będzie. Więc tutaj jest takie między Wami właśnie cierpliwe oczekiwanie, to może też być wiadomość, że coś przesuwacie w czasie, albo coś jest przekładane, jakieś terminy, odwlekanie spotkań, tak, przekładanie, jakieś takie właśnie poprzesuwanie w czasie, być może zrealizowania tego Waszego tutaj projektu. Co przyniosą najbliższe dni maja? No i mamy kartę śmierci. Karta transformacji. I teraz tak, dla jednych będzie to informacja, że całkowicie chcą coś zakończyć i zacząć coś nowego. Czyli być może zakończycie romans i jednak wejdziecie w poważny związek. Być może będziecie się tutaj rozliczać z tym partnerem, jeżeli jesteście w trójkącie, no to któremuś musicie powiedzieć do widzenia, tak? Bo być może nie macie już siły tego dalej ciągnąć. Być może według Was jest to bez sensu i takie zupełnie niepotrzebne ranienie dwóch osób, tak? I trzymanie w takiej niepewności. Właśnie ta siódemka denarów to jest też karta takiej niepewności. Bo my tak naprawdę nie umiemy przewidzieć, co się wydarzy, tak? Zrobiliśmy wszystko, włożyliśmy całe swoje najlepsze chęci, całą swoją energię w to, żeby było dobrze, ale czy będzie dobrze? Nie umiemy tego przewidzieć, bo nie jesteśmy zależni, na przykład tak jak ta kobieta tu na tym zdjęciu, tak? Ona dogląda tego drzewka, ale wystarczy zmiana pogody, która jest niezależna od niej, tak? Że będzie na przykład susza. No ale to może podlać to drzewko, tak? Ale niech będzie na przykład chłód, mróz, od czego nie jest zależna i te owoce zmarzną, tak? To drzewo potraci te owoce i wszystko jest właśnie za takie niepewne. To chciałam tutaj powiedzieć, że to jest niepewne oczekiwanie, co dalej z tego będzie. Ponieważ nie wszystko zależy od nas. Wy już zrobiliście, co było można zrobić, ale reszta po prostu jest zostawiona albo drugiej osobie, albo po prostu przeznaczeniu, tak? Jeżeli ma być dobrze, to będzie dobrze. I te owoce dojrzeją i będziecie mieli, no, pokaźne zbiory, tak? Będziecie mogli powiedzieć, że coś osiągnęliście tutaj z tym partnerem, ale jeżeli nie, bo na przykład będą jakieś inne zewnętrzne czynniki wpływały na to, na te owoce, które się rodzą między Wami, no to wtedy nie macie już wpływu na to, tak? Widocznie tak musiało być. Więc to jest jeszcze taka informacja. No i właśnie ta karta zmiany, karta transformacji, karta śmierci, karta takiej uwolnienia się od czegoś, tak? Coś, mówię, kończycie, przeobrażacie się, transformujecie, zupełnie chcecie zacząć coś od nowa i Wy jesteście na to gotowi, bo Wy sobie to dokładnie już przeanalizowaliście, przemyśleliście i coś musi umrzeć, tak? Coś musi się zakończyć, coś musi się zmienić na korzyść, bo Wy już tak dalej nie możecie ciągnąć, tak? Jest to koniec i początek. No zobaczymy dalej. Czyli chcecie tej zmiany. No tak, jednak chyba będzie tutaj rozstanie, bo mamy kartę wieży. Czyli coś runie i to nagle niespodziewanie. No razem z tą kartą tła tutaj, dziewiątką mieczy, karta stresu, karta bólu, karta cierpienia, karta depresji, być może wyrzutów sumienia, być może będziecie mieli wyrzuty sumienia, że tak nagle uciekłyście, kochane ryby, z tego romansu tutaj, tak? To nie będzie czytanie dla wszystkich, być może tylko jednostki tutaj ściągnęłam energetycznie, ale widocznie karty chciały Wam tutaj coś powiedzieć,
żebyście wyszły z trójkąta, tak? I żebyście się zdecydowały na coś, żebyście się nie bawiły być może uczuciami partnerów, tak? Bo oni poważnie o was myślą. No chyba, że to jest wasza energia i wy poważnie myślicie o związku, a partner chce uciekać, chce się tylko zabawić, tak? Trzyma go przy was tylko dobra zabawa, flirt i sprawy intymne, tak? Też tak może być. No jest ta wieża, strata, niespodziewane wydarzenia. Coś po prostu huknie, coś po prostu runie i musiało tak się stać, bo to było nieprawdziwe. To było sztuczne, budowaliście coś praktycznie na miękkich takich strukturach, domek z kart. Coś niestabilnego, coś po prostu stworzonego być może na siłę, być może przez pozory. Karta wieży, karta też uwolnienia się, tak? Tak samo jak ta karta śmierci. Uwalniacie się od czegoś. Być może od toksycznego związku. Być może ta karta w tła, te 9 mieczy, to jest po prostu jakiś partner, który znęcał się nad wami psychicznie, męczył was, poniżał, ubliżał, że wy macie już dosyć, że nie możecie spać przez tą sytuację, tak? Albo po prostu wyrzuty sumienia, że mieliście romans, byliście w trójkącie, tak? I postanawiacie się uwolnić z tego. I to dwie karty mówią o uwolnieniu, takim nagłym, szybkim, bez ostrzeżenia, zakończeniu czegoś, co was męczy, tak? Po prostu musi to się skończyć, bo wy już macie dosyć. Zobaczymy, jak dalej. Koniec miesiąca, no tak, i karta sprawiedliwości, karta separacji, karta rozwodu, karta rozliczania przeszłości z partnerem, tak? Czyli kochane rybki, no mam nadzieję, że nie dla dużej ilości z was, ale tutaj widzę rozstanie. Widzę tutaj rozstanie i teraz tak, albo to będzie rozstanie z kochankiem i zostajecie przy mężu, osobie, która daje wam zabezpieczenie, która was kocha, z którą tworzycie dom i rodzinę, z którą mieszkacie. Albo jest taka sytuacja, że rozwodzicie się z mężem dla tego kochanka, dla jakiegoś romansu, dla osoby jakiejś trzeciej. Też tak może być. Tu jest też taka historia, że ten wasz partner mógł was traktować tutaj jak osobę, która go utrzymuje, tak? Traktuje was, ale nie, raczej jako żonę, dobrą gospodynię domową, taką, która dba o dom, zarabia na ten dom, utrzymuje go w czystości, w porządku, jest konkretna, bardzo praktyczna, dobra. Więc tak tutaj to widzę. Dobrze, kochani, podopowiadamy sobie trochę tych kart. No jakieś nagłe zmiany, naprawdę. Jakieś nagłe zmiany. Tak sobie jeszcze myślę, ale to nie, no to jakby miało dojść do małżeństwa tutaj, to nie przy takich kartach, nie przy takich kartach. To ewidentnie sprawiedliwość, papiery, urzędy, sprawy sądowe, tak? Jakaś sprawa sądowa tutaj się szykuje. Prawdopodobnie rozwodowa, no przy wieży, kochani, no nie umiem nic innego powiedzieć. 9 mieczy, coś, co będziecie bardzo przeżywać, co po prostu rani was, tak? Zadaje wam ból. Ból, wyrzuty sumienia. Chcecie jak najdalej już od tego uciec, bo po prostu to was niszczy, to was atakuje wręcz. Być może partner was atakuje. No i pod spodem mamy kartę szczęśliwego singla, więc... Dobrze, kochani, ale podopowiadajmy sobie jeszcze, to będziemy zaraz dobrze wiedzieć, o co chodzi. Tak sobie myślę tutaj, przy tym romansie tutaj, z waszej strony, w sercu dwójka, więc dwie osoby mogą być właśnie w sercu, tak? Że kochacie wielu, kochacie być może partnera, ale jeszcze ktoś jest. Też taka może być tutaj sytuacja. Też może być taka sytuacja tutaj. Dobrze, wyjaśniamy karty. Proszę o wyjaśnienie karty 6 denarów. 6 denarów. O co tutaj chodzi z tym takim błaganiem, proszeniem o wsparcie?
As buław. Ewidentnie seks, erotyzm, pociąg, taki atrakcyjność, no sfera tutaj ta intymna, tak? Więc tutaj tak jakbyście... I teraz tak, no szóstka denarów. Ofiarowanie bądź przyjmowanie, tak? Więc to już dobierzecie do swojej sytuacji, ale albo musieliście się prosić o seks, albo o takie no, adorowanie, takie, taką atrakcyjność ze strony partnera, albo po prostu wy bardzo się partnerowi podobaliście i ofiarowaliście mu to, tak? Więc tutaj w dwie strony sobie dopasujcie, która bardziej do was pasuje. Na pewno chodzi tutaj o ten potencjał, taki aktywność, ten ogień pomiędzy kobietą a mężczyzną. Dwójka denarów świat, tak. Czyli to jest karta mówiąca, że jesteście otwarci na różne propozycje, bądź wasz partner, w zależności, która strona z wami rezonuje. I ich kocha wielu, nie umie się, albo nie wyleczył się jeszcze z poprzedniego związku, a już tutaj nie wyleczyłyście się z poprzedniego związku, a już tutaj no, zawracałyście głowę, że tak powiem, partnerowi, który podług tych kart, ta strona jest rewelacyjna, bo jest chęć tworzenia domu, prawdziwego domu, stabilnego. Nie to, co ta wieża zapewnia, tylko stabilizacji. Jest prawdziwe uczucie, bardzo szczere i jest ofiarowanie tego. No i jest tutaj ta chęć dbania o tą rodzinę, o ten dom, jest konkret, tak? Więc tutaj ta strona bardzo ładnie. Nie wiem, czy to jest wasza strona, czy partnera, no już będziecie wiedzieli, ale tu jest w sercu zamieszanie. Niby byście chcieli być z partnerem, ale nie umiecie zapomnieć jeszcze o kimś innym, albo po prostu lubicie skoki w bok, lubicie być nieuwiązane, tylko po prostu wolne, tak, że w każdej chwili, jak wam coś nie pasuje, to po prostu kończycie związek. Rycerz buław, wasze zamiary. Dwie buławy, tak, tak, czyli są dwie różne drogi, czyli znowu dwie możliwości i wy zastanawiacie się, którego wybrać, czyli ewidentnie jest trójkącik, jest. Jesteście na rozdrożu, nie wiecie, co po prostu wybrać. Którego partnera, nie co, tylko kogo, tak? Tu partnera nie będę wyjaśniać, bo karty są jednoznaczne. Zobaczmy sobie jeszcze tą trójkę kielichów, o co tu chodzi. Królowa buław, kochani. Królowa buław, czyli znowu romans. Znowu romans. I być może jest to romans właśnie z jakąś osobą z trygonu ognia, baran, lew bądź strzelec. Czyli jest romans, ale tutaj tego ognia jest, ale tu jest tego takiego seksapilu, tego romansu. Sześć buław. Osiem buław. Czyli on z wami tutaj planuje pozytywne jakieś szybkie zmiany, tak? Zmianę pozytywną, a i co ja mówię, pozytywne sytuacje w stosunku do was, tak? Jakieś takie szybkie. I komunikuje się z wami, czyli jest to porozumienie z jego strony. Są jakieś nowe pomysły i jest usatysfakcjonowany z tego, że was ma, tak? Więc tutaj z jego strony jest komunikatywność, jest, że tak powiem, satysfakcja i pozytywne takie jakieś szybkie, szczęśliwe działania. Siedem denarów. Król kielichów. Być może to jest ta osoba, na którą czekacie, bądź to uczucie, na które czekacie. Takie dojrzałe, spełnione, prawdziwe. To może być też dobry jakiś przyjaciel, jakiś doradca, albo po prostu no, jeden z tych osób, jedna z tych osób tego trójkątu. Tak. Ktoś po 40 i to tak sporawo. Powiedziała jeszcze. Dobrze. Karta śmierci. No tak, kochankowie, czyli wykończycie romans. Podejmujecie decyzję, dokonujecie wyboru i kończycie jakiś romans. Kończycie z kochankiem. Karta wieży. I to ta wieża da wam wyzwolenie.
Będziecie się czuć znowu szczęśliwie, będziecie mogli spojrzeć w lustro i będziecie po prostu czuć się dobrze w swoim towarzystwie, sami ze sobą, ustabilizujecie się emocjonalnie, tak? Spełnicie się. I to będzie po prostu karta mówiąca o tym, że poprzez tą wieżę jesteście szczęśliwi, zadowoleni z siebie. Jest Wam tak wygodnie i jest Wam tak dobrze. Tak, czyli ta wieża jest potrzebna. Ta wieża jest potrzebna, żebyście odnaleźli własne szczęście. No i karta sprawiedliwości, czyli rozliczania się z tym partnerem, z którym zerwiecie. Tak, i karta diabła. Może być nerwowo przy tym rozliczeniu, może być nerwowo przy jakichś sprawach majątkowych, właśnie tej takiej dzikiej namiętności, którą diabeł gwarantuje, tak? Uważajcie, żeby Was nie oszukał, żeby Was tutaj w jakiś sposób źle nie potraktował. No i nie wykorzystał w jakiś sposób, nie zmanipulował, tak? Więc tutaj, no, tak to się wszystko przekłada, moi kochani. Teraz zobaczymy jeszcze wsparcie anielskie. Proszę o wsparcie anielskie odnośnie miłości dla ryby. Więc kochane, jeżeli jesteście w romansie, to jedną osobę wybierzecie. Jedną osobę wybierzecie, z drugą będzie albo rozstanie, albo rozwód. Tak tutaj to widzę. Dziewiąta karta z góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, dziewięć. Prywolność. Odtworzenie romantyzmu w związku wymaga od Ciebie pozwolenia na ponowne rozbłyśnięcie Twojej młodzieńczej skłonności do zabaw. Tak tutaj to wygląda. Młodzieńcza skłonność do zabaw. Ojeju. Romantyczne anioły są cherubinkami, które uosobiają w sobie wszystko, co romantyczne i które są szczęśliwe, frywolne oraz radują się swoją swawolą. Są zachwycone cudami miłości i pragną, byś do nich dołączył. Anioły chcą Ci pomóc w ponownym zatraceniu się w miłości poprzez cieszenie się swoją osobą. W ten sposób wzbudzi się w Tobie duch zabawy i przygody. Widzicie, kochani, ta wieża jest potrzebna, żebyście wreszcie umieli się bawić nawet sami ze sobą, żebyście byli szczęśliwi sami ze sobą. O czym mówi ta dziewiątka kielichów, tak? Żebyście odzyskali stabilizację taką emocjonalną, żebyście mogli spojrzeć w lustro i powiedzieć, że jesteście osobami godnymi, wartymi tego, żeby kochać i być kochanymi, tak? Że nic nie macie sobie do zarzucenia. W ten sposób wzbudzi się w Tobie duch zabawy i przygody. Anioły pytają Cię, kiedy tak naprawdę ostatni raz miałeś z czegoś frajdę? Jeśli nie pamiętasz, koniecznie musisz włączyć w swój codzienny harmonogram czas na zabawę. Anioły mówią, że zabawa jest koniecznością, a nie luksusem. Może być całkiem bezpłatna. Możesz odkrywać piękno natury, pójść do kina, dołączyć do lokalnego zespołu sportowego bądź spróbować czegoś całkowicie dla Ciebie nowego. Zabawa jest dobrze zainwestowanym czasem, dzięki któremu odnowisz swoje zasoby energetyczne i poprawisz nastrój. Czas spędzony na zabawie jest również podstawą zdrowych związków. Stanowi on uwalniający ducha komponent codziennego życia. Możecie regularnie umawiać się ze swoim partnerem na randki, nic nie stoi również na przeszkodzie, byście poświęcili nieco czasu na przynoszące radość aktywności, takie jak chociażby mini golf, karaoke, spacery po kwiecistych ogrodach, bądź wspólne puszczanie latawców. No tak, kochani, czyli wszystko jasne. Musicie odnaleźć w sobie młodzieńcze skłonności do zabaw, tak? Kochani, to by było na tyle. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, dlatego słuchajcie sobie jeszcze filmik ze swoim ascendentem, księżycem bądź Wenus. Co jeszcze? To by było na tyle. Życzę Wam wspaniałego maja, udanej majówki, spełnienia wszystkich marzeń. Nawet jeżeli Was czekają jakieś rozstania, to żeby one były godne, takie spokojne, bez jakiejś depresji w tle, krzyków, awantur i poczucia winy. I cóż, dużo miłości, radości i spełnienia. A teraz zapraszam wszystkie samotne rybki. Zobaczymy, czy
Wam uda się kogoś wartościowego poznać w miesiącu maju. Tymczasem pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Dzień dobry, witam wszystkie samotne rybki. Zapraszam Was na miłosne czytanie na miesiąc maj bieżącego roku. Zobaczymy, co tam karty chcą Wam ciekawego przedstawić. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Jeżeli z Wami nie rezonuje, odsłuchajcie sobie filmik ze swoim znakiem ascendentalnym, księżycowym bądź Wenus. Karty są już potasowane. Teraz je tylko przełożymy i już patrzymy, co u naszych rybek. Pierwsza karta, czyli przyczyna, źródło Waszego problemu. Co się takiego wydarzyło, co spowodowało, że jesteście w stanie wolnym? 8 denarów. Druga karta, teraźniejszość, czyli obecna sytuacja. Kapłanka. Trzecia karta, przyszłość, co się wydarzy w niedalekiej przyszłości. Karta śmierć, czyli zmiany. Bardzo dobrze. Co Wy na ten temat myślicie? Siedem buław. Bronicie się przed tym. Karta rada od Tarota. Co macie zrobić, żeby zrealizować swoje marzenia? Osiem buław. No tak, zacząć rozmawiać z ludźmi. Ale to zaraz będę opowiadać, bo później dwa razy wychodzi. Karta szósta. Kto Wam przeszkadza lub co? Czy są jakieś sytuacje bądź osoby, które życzą Wam źle, które Wam przeszkadzają w osiągnięciu celu? Rycerz kielichów. Jakaś osoba z trygonu wody, rak, skorpion bądź rybki. 30, 38 lat. I wynik. Koniec miesiąca. Rycerz miecz. No, jest szansa, że się ktoś pojawi z jednego rycerza na drugiego. W tle czytania szóstka denarów. Czyli równowaga w dawaniu i braniu, tak? Jeżeli komuś na nas zależy, to musimy mu tyle samo uwagi poświęcić, ile ta osoba nam. No dobrze, kochani, widać, chyba widać. Jeszcze tutaj sobie go podniesiemy. O. Okej. Dobrze, pierwsza karta. Dlaczego jesteście sami? Bo jesteście skupieni na sobie, na pracy. Być może praca, zajęcia dotychczasowe, jakimi się zajmujecie, zbyt dużo poświęcają Waszej uwagi, zabierają czas i nie macie w tej chwili możliwości zająć się innymi sprawami, tak? Więc teraz skupiacie się na materii, skupiacie się na karierze, skupiacie się na pracy, być może też na pracy nad sobą, ale raczej tutaj chodzi po prostu o pracę w celach zarobkowych. I teraz tak, Wasza obecna sytuacja, mamy kartę kapłanki. Dla jednych rybek będzie to informacja, że nie jesteście w związku oficjalnie, tylko jesteście kobietą bądź mężczyzną ukrytym, tak zwanym kochankiem bądź kochanką. Druga informacja jest taka, że jesteście zajęci sobą, ponieważ poświęciliście się karierze, studiujecie, podnosicie swoje kwalifikacje, rozwijacie się intelektualnie, rozwijacie się zawodowo i po prostu nie macie czasu na jakieś teraz relacje z innymi osobami, tak? No dobrze, i co się wydarzy w najbliższej przyszłości? Mamy kartę śmierci, która mówi o transformacji, że coś zakończycie. Już dojrzeliście do tego, przemyśleliście sobie to głęboko, że jest Wam źle w tym stanie wolnym. Chcecie zmiany. Chcecie po prostu zacząć inaczej postępować, być może ruszyć się i zacząć szukać tej drugiej połówki, tak? Czyli zmienić swoje życie. Jest transformacja. Chcemy zmiany, chcemy zakończyć to życie, które do tej pory wiedliśmy, sposób życia, tak? A zaczynamy na nowo, zaczynamy inaczej. Tak? Jest ta transformacja, jest ta zmiana, na którą jesteśmy gotowi. Co o tym myślimy? No. Mierzymy
walczymy się z przeciwnościami losu, tak? Walczymy o siebie, walczymy o swoje uczucia, o swoją osobowość, o swoją przestrzeń życiową. Zmierzamy się z tą sytuacją, tak? Nie dajemy się tutaj pokonać w jakiejkolwiek kwestii. Być może jest to też taka informacja, że bronimy się przed tą wodą, czyli bronimy się przed tymi uczuciami. Nie pozwalamy komuś dostać się do tego naszego serca, tak? Cały czas gdzieś go tam spychamy, odtrącamy, odsuwamy, asekurujemy się, bronimy swojego serca, swojej przestrzeni osobistej, wyznaczamy granice. Więc tutaj taka jest informacja, że być może właśnie nie za bardzo jesteśmy tacy wylewni uczuciowo i nie za bardzo od razu chcemy dać się porwać nurtowi tej rzeki, tak, żeby nas tutaj zalała fala tego jakiegoś uczucia. Jednak troszeczkę walczymy i jesteście na razie na wygranej pozycji, tak, udaje Wam się to, udaje Wam się stłumić to uczucie. I taka jest tutaj właśnie historia na tej karcie. Jaka jest rada? Rada jest taka, żebyście dużo wychodzili do ludzi, rozmawiali, spotykali się, być może założyli sobie jakiś portal, znaczy profil na portalu jakimś randkowym, zaczęli przeglądać jakieś oferty, interesowali się innymi ludźmi, ogólnie taka komunikacja, tak, rozmowa, wymiana informacji, aktywność, żebyśmy zaczęli działać, zaczęli coś nowego, żebyśmy mieli pomysł na siebie, pomysł na to, żeby coś zrobić i zmienić to nasze dotychczasowe życie. Taka jest rada, komunikacja. Kto jest przeszkodą? Tak jak już mówiłam, mężczyzna od 30 do 38 lat, z trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby. Być może jest to Wasz były partner. Wcale nie kryje tego. Jakiś romans tutaj mógł być, jakiś flirt. Albo Wasz serdeczny przyjaciel, który na przykład jest zazdrosny bądź przyjaciółka i robi wszystko, żeby Was tylko zniechęcić do tego nowego pomysłu na Was i na Wasze życie. Jak się kończy miesiąc? Poznacie jakiegoś rycerza mieczy, mężczyznę 30-35 lat, z trygonu powietrza, bliźnięta, waga, wodnik. No taki troszeczkę zakapior, troszeczkę taki nerwowy, nadpobudliwy, bardzo pewny siebie. On się bardzo szybko pojawi, tak? Niezwykle mądry, inteligentny, bystry, tylko czasami być może zbyt nerwowy i taki nerwany, taki nerwaniec, nie? Na pewno taki, lubiący podyskutować sobie i z byle czego stworzyć jakąś niezłą awanturkę, więc tutaj uważajcie na taką osobę, uważajcie na taką energię. To może być też ktoś właśnie z Waszej przeszłości, więc być może kogoś znacie. Albo były partner, albo ktoś z grona Waszych przyjaciół, kogo już znacie. To może być taka osoba. No i w tle czytania mamy szósteczkę właśnie tych denarów, która mówi o równowadze, tak, w dawaniu i braniu, czyli nie tylko dajemy, ale też bierzemy, ale nie tylko też bierzemy, ale i dajemy swoje wsparcie, swoje uczucia, swoje zainteresowanie, miłość. Okazujemy sympatię i takie właśnie zainteresowanie, tak, więc zachowajcie tą równowagę, a wszystko będzie dobrze. No i karta też mówi, że jesteście w takiej troszeczkę potrzebie, tak? Być może coś odzyskacie, być może ktoś powróci właśnie i odzyskacie jakąś dawną miłość. Też tak może być, może to któryś z tych rycerzy tutaj. Niewykluczone, kochane moje rybki. Podopowiadamy sobie troszeczkę kart. Proszę o wyjaśnienie karty ósemki denarów. Czy tu chodzi o pracę, czy tu chodzi o studiowanie, czy pracę nad sobą? Sprawiedliwość, karta zodiakalnej wagi, jakieś urzędy, jakieś sprawy sądowe, papierowe, więc raczej skupiacie się tutaj na pracy. Raczej bym powiedziała, że to jest Wasze zaangażowanie tutaj w pracę. I właśnie w jakieś takie urzędowe sprawy, być może pracujecie na jakimś urzędowym stanowisku, tak? Jakieś umowy, jakieś załatwiania czegoś, podpisywanie papierów w dużej ilości. Dobrze, karta kapłanki. Sześć buław, karta zwycięstwa, karta wodza, karta przywódcy.
Może tutaj chodzi o waszą zdobycz jakąś, czyli właśnie jakaś tutaj, albo wy jesteście zdobywcą, albo ktoś was tutaj zdobył. No jesteście tą ukrytą osobą w jakiejś relacji, być może w jakimś trójkącie, chociaż niekoniecznie. Ewentualnie, tak jak mówię, chcecie zdobyć szczyty w jakichś tam dziedzinach swojej pracy zawodowej, dlatego pogłębiacie swoją wiedzę, uczycie się, podnosicie swoje kwalifikacje, bo chcecie osiągnąć ten najwyższy z możliwych tutaj szczyt, tak? Czyli tą najwyższą pozycję. Dobrze, 7 buław. Królowa kielichów. Bronicie się przed uczuciem jakiejś kobiety. Zodiakalna rybka, skorpion bądź rak, trygon wody. Zawiesiłam się, przepraszam. Ale dzisiaj deszcz pada, taka po prostu paskudna pogoda. Ciągle mi się chce spać, mimo że już 2 kawy wypiłam. I wybaczcie mi, jeżeli trochę będę się zawieszać, bo naprawdę półprzytomna jestem, ale chcę zrobić dla was te czytania, bo mam chwilę wolnego czasu. Dlatego jakieś uczucie, jakaś kobieta, przed którą się bronicie. Albo po prostu bronicie się przed uczuciami, kochane rybki. Bronicie się przed jakąś przyjaźnią, taką naprawdę oddaną, prawdziwą miłością, tak? Więc przed tym się bronicie, jak na razie. Karta śmierci. Karta śmierci, król kielichów, czyli przyjdą zmiany. Przyjdą zmiany i jednak przyjmiecie ten kielich. Przyjmiecie ten kielich i to będzie takie szczere, prawdziwe, dojrzałe uczucie. Rycerz kielichów, kto to jest? Ten wasz przyjaciel bądź przyjaciółka, co was tak zniechęca tutaj. No właśnie, karta księżyca, czyli on was tutaj mami, on was zwodzi, on wam jakieś głupoty kładzie do głowy i bardzo was zniechęca do tego, żebyście weszli w jakiś związek. Być może jest zazdrosny, być może no nie na rękę mu będzie, że jednak już nie będzie z wami wychodził na piwo co niedzielę, tylko będziecie ten dzień wspaniale ze swoim ukochaną bądź ukochanym spędzać w domu. Czaruje was, przekłamuje i coś ukrywa, tak? Ukrywa, w ogóle przedstawia jakieś inne fakty, bajeruje, no jakieś takie tutaj są niejasne historie, więc uważajcie, uważajcie, bo on was tutaj kłamie, oszukuje i buja. Jakieś bujdy wam tutaj na rysorach wciska, więc uważajcie na tą osobę. Dlatego ona wam tutaj przeszkadza. Trzyma was w jakiejś iluzji, jakieś w ogóle fantastyczne historie wam opowiada, które nie mają w ogóle miejsca. Dobrze. Rycerz mieczy. Rycerz mieczy. No i rycerz mieczy. Mamy pazia kielichów, czyli z tą osobą zaczniecie jakąś nową relację. Być może zacznie się od przyjaźni, ale jakieś nowe uczucie, jakiś flircik tutaj, jakieś coś nowego tutaj, jakieś szczęście do was idzie, więc z tą osobą, z rycerzem mieczy, powtórzę jeszcze raz, osoba z trygonu powietrza, bliźnięta, waga bądź wodnik, gdzieś na horyzoncie się pojawia i biegnie do was, niewykluczone, że jest to osoba, którą znacie i z nią zacznie się tutaj coś nowego. Ja mam nadzieję, że tutaj wreszcie przestaniecie się słuchać tej osoby, która was tutaj manipuluje troszeczkę i kłamie i no, przeinacza fakty. Ten wasz przyjaciel zazdrosny i właśnie pójdziecie za tą miłością, przetransformujecie się, odmienicie swoje życie, zakończycie to, co do tej pory mieliście zakończyć i wejdziecie w tą nową relację. Jeszcze te 8 buław, no 8 buław karta komunikacji, więc tak mi się wydaje, że to chodzi po prostu o rozmowy, tak? Przestańcie cierpieć, przestańcie, właśnie. Tu chodzi o jedno. Przestańcie unieruchamiać swoje serce. Tak jak tutaj broniliście się w tej 7 buław, że nie, ja nie będę kochać, nie będę sobie zawracać głowy jakimiś miłostkami, wyjmijcie te miecze z tego serca, niech ono zacznie pracować, niech zacznie pompować krew, niech zacznie czuć, moje kochane rybki. Tak? Czyli uwolnijcie to serce z tych mieczy. Przestańcie analizować, myśleć, co wam tutaj doradcy życiowi, mądrzy, źle doradzają. Przestańcie się ich słuchać. Przestańcie myśleć, analizować, co wam się opłaca, tylko zacznijcie kochać. Po prostu. Proszę usunąć te miecze z tego serca. Tak mówią karty. Niech to serce zacznie żyć. Niech to serce odzyska możliwość poruszania się i czucia, tak? Więc taka jest rada, moi kochani. I nic dodać, nic ująć.
Teraz zobaczymy jeszcze sobie wsparcie anielskie, co tam aniołki Wam życzą. Już patrzymy. I poprosimy piątą kartę od spodu. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Zdobądź się na wysiłek. No właśnie, bo trzeba poszukać, trzeba poflirtować, poromansować, pospotykać się, żeby kogoś spotkać, tak? Wielka miłość jest warta podjęcia kroków, do których zostałeś doprowadzony. Doprowadzona, kochana rybko, czyli komunikacja, aktywność, działamy, wyjmujemy te miecze z serca, zaczynamy żyć, zaczynamy czuć, kochać, upajać się tą miłością, tymi uczuciami, a nie słuchamy się jakichś zazdrosnych tutaj kochanków, przyjaciół, od kieliszka prawdopodobnie, którzy nas tutaj manią, jakieś iluzje nam mówią, niestworzone historie i po prostu czarują, a Wy tracicie coś, tak? Więc zmieńcie się, odrodźcie się na nowo poprzez tą śmierć i zacznijcie kochać. Zacznijcie, bo to jest piękne i to Was czeka z tym rycerzem mieczy tutaj, kochani. Z tym rycerzem mieczy nowa jakaś miłość tutaj idzie. Dobrze, dopowiemy sobie jeszcze zdobądź się na wysiłek. Co tu aniołki mówią? O kurczę, przedostatnia karta. Otrzymałeś tę kartę, ponieważ musisz podjąć pewne kroki, by Twoje modlitwy dotyczące życia uczuciowego mogły się spełnić. Anioły otworzyły przed Tobą drzwi, a Twoją rolą jest przejście przez nie. Karta śmierci. Pierwszą myślą, jaka powinna kierować Twoimi czynami, jest ta, że to właśnie jest idealna chwila na rozpoczęcie działań. Gdy tylko poprosisz o duchową pomoc, natychmiast ją otrzymasz. Często może ona przybywać pod postacią intuicyjnego przewodnictwa, które zawiera w sobie również powtarzające się odczucia i myśli. Będziesz miał uczucie, że powinieneś wykonać tę właśnie czynność. Wyciągnąłeś tę kartę jako ponaglenie do przedsięwzięcia działań. Tylko w ten sposób możesz otrzymać kolejny element układanki zawierający w sobie wiadomość dotyczącą tego, co trzeba zrobić. Jeśli chcesz, możesz poprosić anioły o dodatkową motywację, odwagę, czas i energię konieczne do podjęcia niezbędnych kroków. Miej na uwadze fakt, że każdy czyn przybliża Cię do ścieżki wspaniałej miłości. No kochani, nic dodać, nic uniąć. Jak będziecie siedzieli w domu, zamknięci w czterech ścianach i tylko praca, dom, no to nie ma szansy, żebyście kogoś poznali fajnego. Trzeba się ruszyć, trzeba zacząć działać, trzeba zacząć szukać i wtedy nie po to jest powiedziane, szukajcie, a znajdziecie, tak? Moje kochane rybki, życzę wspaniałego miesiąca, udanej majówki, dużo miłości, spełnienia, motywacji do tego, żeby zacząć zmieniać swoje życie, zacząć działać, zacząć szukać. I spełnienia, kochani. Pamiętajcie, czytanie ogólne, jeżeli nie rezonuje, sprawdźcie swój znak ascendentalny, księżycowy bądź Wenus. A tymczasem pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejne filmy i do usłyszenia.